Już po raz kolejny uczniowie szkoły podstawowej imienia Orląt Lwowskich uroczyście obchodzili święto swojego patrona. W roku w listopadzie jest święto naszego patrona i rokrocznie staramy się na najwyższym poziomie przygotować tą uroczystość. Tak po to, żeby zintegrować całe społeczeństwo lokalne, rodziców, mieszkańców Brzozówki, jak również Towarzystwo Miłośników Lwowa, oddział Sybiraków Tarnowskich. Chcemy pokazać nasze działania. W uroczystości oprócz uczniów biorą udział zaproszeni goście. Współpracujemy od początku, od momentu, od 16 kwietnia 2011 roku, kiedy nasza szkoła przyjęła to zaszczytne imię. Współpracujemy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Uczestniczymy również w imprezach organizowanych przez towarzystwo. W maju występujemy w sali Luszczanej, tam dajemy swój koncert, możemy tak powiedzieć. Współpracujemy również ze Związkiem Sybiraków. Między innymi bierzemy udział w obchodach 17 września. Wystawiamy ten nasz sztandar, poczet sztandarowy. I staramy się również współpracować z parafią, z gminą naszą, z władzą gminną. Po przedstawieniu odbyło się także spotkanie zaproszonych. Chcemy, żeby nasza szkoła istniała w środowisku, a poza tym chcemy również, żeby coraz więcej mówiło się o Orlętach Lwowskich, również o Golgocie Wschodu, bo nie tylko Orlęta Lwowskie, ale również Golgota Wschodu jest nam tematem bliskim, mimo że to jest tematyka bardzo trudna, ale ją realizujemy i na zajęciach z wychowawcą, jak również na zajęciach pozalekcyjnych, organizujemy konkursy, bierzemy udział w przeglądach. No i mamy tutaj wyróżnienia, muszę powiedzieć. Każdy starał się, aby Dzień Patrona Szkoły był celebrowany na najwyższym poziomie. Dzisiejsze przedstawienie, w ogóle scenariusz, za każdym razem przygotowuje pani Ewa Stępień. I oczywiście oprawę muzyczną pan Piotr Kita. Dekoracja to dzieło pani Edyty Kłusek. No i pomagają jej wszyscy nauczyciele, bo to jest praca całego zespołu. To nie jest praca tylko 3 osób, ale jest 12 nauczycieli w szkole i każdy ma swoją działkę, każdy się z niej wywiązuje.